Szanowni Państwo, podobnie jak pozostali finaliści konkursu o nagrodę imienia Barbary Skargi, zostałem poproszony przez organizatorów o powiedzenie kilku słów o moim konkursowym eseju, a także o wybranych problemach, jakie napotkałem w czasie pracy nad nim. Oczywiście słowo problem można rozumieć przynajmniej na dwa sposoby. Albo jako pewne zagadnienie, albo jako pewną techniczną trudność, przeszkodę, jakiś kłopot, który należy przezwyciężyć. Oczywiście będę miał na myśli tutaj problem w pierwszym sensie, natomiast nie ukrywam, że również to pojęcie w jego drugim znaczeniu gdzieś się będzie tutaj przewijać i będzie również obecne. Chciałbym zacząć od tego, że pisząc esej miałem nadzieję na to, że uda mi się zaproponować coś więcej niż tylko analizę pewnego zagadnienia na gruncie kantowskiego transcendentalizmu oraz wczesnej filozofii Ludwika Wittgensteina. Czy to mi się udało? To mam nadzieję, że tak, aczkolwiek nie jestem pewien. Sam pozostałem po napisaniu tekstu z uczuciem pewnego niedosytu. Niemniej jednak stawiam pod koniec pracy pewną nieco ogólniejszą tezę. Wedle tej tezy pytanie o granicę poznania, o tytułową granicę poznania, jest pytaniem, które stanowi jeden z centralnych i niejako leżących u korzenia metafizyki problemów i tę metafizykę stale napędzających i ożywiających. Mianowicie, jeśli metafizykę potraktujemy jako krytyczny namysł nad możliwością wiedzy, jako ugruntowywanie możliwości wiedzy, to ta metafizyka stale musi, przynajmniej gdzieś na marginesie, na swych krańcach właśnie, stykać się z tym, co właśnie tej wiedzy, poznaniu czy rozumowi się wymyka i do tych sfer nie należy. Tym samym musi się stykać ze sferą tego, czego uchwycić nie może. Tak więc metafizyka stale jest konfrontowana z pewnym pytaniem, na które nie znajduje odpowiedzi, a zarazem uciec od niego nie może. Pewnym problemem, na który napotkałem też w czasie pracy, było może nieco ogólniejsze pytanie granicy w ogóle, czy granic w ogóle. To znaczy, jak można mówić, albo jak można myśleć o tym, co pomyśleć, albo powiedzieć się nie daje. Było to niejako pewne uderzanie głową w ścianę cały czas. W tym sensie pewna optyka Wittgensteina na ten problem była mi bliska. Z niej wynikał kolejny problem. Problem związany z pojęciem samozwrotności, które również przewijało się gdzieś w tej pracy. Mianowicie pewne pytanie, pewna wątpliwość, czy te rozważania, które przedstawiłem czytelnikowi, czy one same konsekwentnie się do siebie stosują. To znaczy, czy ta pewna zaproponowana myśl, czy ona konsekwentnie, albo przynajmniej dostatecznie konsekwentnie odnosi się do siebie samej. Tego przyznam też nie wiem. W zasadzie, może mówiąc nieco patetycznie, stale gdzieś konfrontowałem się z niewiedzą i z pewnymi pytaniami, na które niekoniecznie znałem odpowiedź. I wreszcie pytanie jeszcze bardziej krytyczne, które można postawić, ono mi przyszło do głowy stosunkowo niedawno, już po napisaniu tego tekstu. Mianowicie, czy w czasie pracy nad nim nie byłem prowadzony przez pewną złą metaforę, czy nie dałem się zwieść pewnej złej metaforze. Złej w tym sensie, że ustawiającej perspektywy na problem już u samego początku
w niewłaściwy sposób. Być może problemy, jakie napotkałem, wzięły się wyłącznie z tego, że za bardzo patrzyłem na granice Poznania jako coś analogicznego do granic napotykanych w fizycznym świecie, granic, które rysujemy na mapach, granic, które rysujemy na jakimś polu do gry, na boisku, granic oddzielających coś od czegoś. Być może stąd się biorą problemy, że język, którym się posługiwałem, wpadł właśnie w tego typu pułapkę, pułapkę pewnej analogii do myślenia codziennego. To oczywiście pytanie, na które musi odpowiedzieć krytyczny recenzent, krytyczny czytelnik lub czytelniczka tej pracy. Ja jeszcze też nie mam na nie odpowiedzi, jak również w większości na poprzednie. I w zasadzie wydaje mi się, że to są właśnie główne problemy, o których moim zdaniem warto i należy, i o których zarazem jestem w stanie obecnie powiedzieć. Tak więc dziękuję bardzo. Recenzja eseju o granicy poznania metafizycznie i Einstein. Napisanego przez Michała Andrzeja Pawłowskiego, godło nieprzypadkowe wichajstwo. W jasno i przejrzyście napisanym eseju autor stawia przed sobą bardzo ambitne zadanie. Fundamentalne dla każdej metafizyki, która pragnie uniknąć niebezpieczeństwa bezkrytycznego dogmatyzmu. Myślenie filozoficzne tylko wtedy może zostać uznany za odpowiedzialny i krytyczny, jeśli potrafi uprawomocnić własny tryb postępowania. A to oznacza uświadomienie sobie tego, gdzie leżą jego własne granice. Natrafiamy tu na problem samozwrotności myślenia. Teoretyczna trudność wynika z tożsamości pytającego i zapytywanego, sądzącego i sądzonego. To powoduje, że zdanie orzekane o Poznaniu i jego granicach musi być odniesione do samego siebie. Kant za cel swojej krytyki rozumu uznał zakreślenie przez tenże rozum swoich własnych granic. Przed Trybunałem Krytyki Czystego Rozumu sam rozum jest zarazem sędzią i podsądnym. Głęboko słuszna jest uwaga autora na temat rozumu empirycznego, który nie jest w stanie rozpoznać własnych granic. Jeśli są one empiryczne, mają charakter przypadkowy. Jeśli są pozaempiryczne, znajdują się poza jego zasięgiem. Autor postanawia więc posłużyć się kategorią transcendentalności, rozumieniu siebie, która nie należy ani do tego, co metafizyczne, ani tego, co empiryczne. I przekraczając jedno i drugie, może pozwolić na uchwycenie samych warunków możliwości wiedzy. Po omówieniu roli intelektu i rozumu w krytyce Kanta, autor dochodzi do wniosku, że mamy tu do czynienia z konsekwentnie przeprowadzonym projektem zarysowania przez rozum swoich własnych granic. Dla Wittgensteina po to, by wyznaczyć granice poznania, trzeba by było móc najpierw poza te granice wykroczyć, opisać się od zewnątrz, a następnie wrócić do środka. Granica między tym, co poznawalne, a tym, co niepoznawalne, przybiera u autora traktatu wymiar językowy. Jest to rozróżnienie pomiędzy sensem, a tym, co jest poznawalne. Metafizyka jest, zgodnie z tą perspektywą, niedorzeczna, ponieważ aspiruje do opisu rzeczywistości, a jest do tego niezdolna. Żaden fakt nie może nam powiedzieć, czy istnieje Bóg albo wolna wola pojęta metafizycznie. Wszelkie sądy na ten temat musimy więc uznać za niedorzeczne. Dla Kanta niepoznawalność jakiejś sfery rzeczywistości nie oznaczała z definicji bezsensowności wszelkich orzeczeń na jej temat. Dla Wittgensteina natomiast nawet samo poszukiwanie granicy oddzielającej sens i nonsens musi pozostać niedoskonałe i nieadekwatne. Sama granica sensu nie daje się bowiem ująć w słowa. Autor w umiejętny sposób wydobywa różnice, jakie stwierdzamy, w
zostawiając ze sobą stanowiska omawianych autorów. Zwraca też uwagę na skomplikowany charakter myśli Wittgensteina i różne jej interpretacje. Ostatecznie okazuje się, że każda próba określenia granic poznania jest skazana na aport. Choć zdaniem Wittgensteina powinniśmy każdą taką próbę uznać za niedorzeczną, autor stara się uzasadnić pogląd, że nie musi to oznaczać całkowitego braku sensowności takiego przedsięwzięcia. Uświadomienie sobie źródeł aporetyczności badań nad granicą poznania prowadzić może do zrozumienia jej roli jako warunku i podstawy dla metafizyki. Bez tego pytania metafizyka nie byłaby możliwa. Jednocześnie otwiera się tu przed nami nowa przestrzeń filozoficznego myślenia, którą możemy wykorzystać przy rozpatrywaniu różnych problemów szczegółowych. Autor postawił sobie zadanie ambitne i trudne. Doskonale się z niego wywiązał. Praca jest ciekawa, dobrze napisana i przekonująca. Stanowi doskonały przykład pracy na rzecz myślenia.